Szkoła na moją komendę, szkoła baczność. Panie dyrektorze, uczeń Michał Pecka melduje młodzież zespołu szkół ekonomiczno-technicznych w imieniu kombatantów ziemi lubelskiej w Rakowicach Wielkich na uroczystym apelu z okazji świąt majowych. Nostra. Podszy sztandarowe, wystąp!
Witamy pana pułkownika Józefa Borowca, byłego długoletniego wiceprezesa zarządu. Mile witamy panią Jadwigę Kuźnicz, przewodniczącą klubu byłych nauczycieli tajnego nauczania i najstarszego prezesa. Najstarszego prezesa Koła Związku Kombatantów RP w Jeleniej Górze. Cieszymy się, że jest z nami pan porucznik Felix Bitter, prezes Koła Miejskiego w Sieradowie Zdroju z Pocztem Szwagerami. Cieszymy się, że jest z nami pan porucznik Fryderyk Witek, prezes Koła w Główny Śląsk. Serdecznie witamy pana Witolda Hasiuka, prezesa Koła w Krychowie Śląskim. Serdecznie witamy pana porucznika Bronisława Kamińskiego, prezesa Związku Inwalidów Wojennych w Krychowie Śląskim. Witamy pana porucznika Kazimierza Patalskiego, prezesa Koła Miejsko-Gminnego w Mielcu. Witamy pana porucznika Mateusza Szylina z Koła Miejsko-Gminnego w Złomierzu. Witamy pana porucznika Franciszka Gawrynowicza z Koła Miejsko-Gminnego w Mielcu. Serdecznie witam wszystkie poczty sztandarowe pozostałych zaproszonych gości na dzisiejszej uroczystości. O zabranie głosu proszę pana Olgierda Bonicznika, posła na Sejm. Szanowni drodzy kombatanci, droga młodzieży, szanowne grono pedagogiczne, panie starosto, panie i panowie, szanowni goście. Zaszczyt to dla mnie ogromny, że zostałem zaproszony na dzisiejszą uroczystość, za co w imieniu swoim własnym i w imieniu pana starosty chcę serdecznie i gorąco podziękować. Czy państwo pozwolą, to nawiążę do słów, pierwszych słów wypowiedzianych dzisiaj podczas tej pięknej uroczystości przez pana dyrektora Jana Czyczerskiego, który powiedział, że w namale tych wszystkich zajęć szkolnych, czy jest czas na obchodzenie tych pięknych uroczystości i tych pięknych haseł, które dzisiaj nam tutaj towarzyszą. I za to chciałbym właśnie szkole, dyrekcji szkoły i młodzieży szkolnej serdecznie podziękować, że znajdujecie na to czas. Chciałem powiedzieć, znając wszystkie szkoły średnie w powiecie, że chyba jesteście zdecydowanym liderem w zakresie patriotycznego wychowania i nauczania. Dlatego, że żadna z innych szkół, chyba że robią to w mniejszej skali, czy może w podziemiu, bo przynajmniej ja nie dostaję zaproszeń na właśnie na te rocznice majowe i za czczenie tych wszystkich rocznic, o których dzisiaj nie będę mówił, bo wy na pewno o nich wiecie więcej i lepiej z zajęć szkolnych. Chciałbym wam bardzo serdecznie i gorąco podziękować, a szczególnie za nowe święto, które się pojawiło, a mianowicie Dzień Flagi, który stosunkowo niedawno w polskim parlamencie został w sumie ustanowiony. Także raz jeszcze bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy, że ta inicjatywa u was pomimo nawału obowiązków i tych matur, które trwają teraz przez cały miesiąc, bo kiedyś matury to były 2-3 dni, najczęściej tydzień, a teraz musicie się męczyć przez cały rok. Myślę, że może Ministerstwo Edukacji Narodowej to zmieni i trochę poprawi, bo zamiast przeżywać stresy przez kilka dni, jesteście zestresowani przez cały miesiąc, chociaż patrząc na twarze tutaj, bo maturzystów dzisiaj nie ma, to widzę, że jest delegacja maturzystów tych najbardziej radosnych. To nie jesteście tutaj dzisiaj zestresowani. Ale wracajmy jeszcze do dzisiejszych uroczystości. Myślę, że w naszym powiecie są bardzo istotne uroczystości dotyczące zakończenia II wojny światowej. Ma to szczególny wymiar, bowiem w naszym powiecie nasz powiat jest powiatem osadników wojskowych. Powiatem, gdzie osiedliła się już ten żołnierze, przede wszystkim w 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty,
których święto obchodziliśmy niedawno w Szkole Podstawowej w Lwów. Chciałbym w imieniu Pana Starosty i swoim własnym wszystkim obecnym tutaj kombatantom, a nieobecnym na ręce przyjętych prezesów kół z naszego całego powiatu, bo dzisiaj dopisał cały powiat, serdecznie i gorąco podziękować. Podziękować Wam za to, że walczyliście o tę ziemię, że wyzwalaliście tę ziemię i przywracaliście je życiu. Życzymy Wam dużo zdrowia, handlu ducha i wytrwałości. Chcę nawiązać tutaj do wystąpienia Pana pułkownika Borowca w Zgorzelcu, który powiedział, że jeżeli by dzisiaj rządzili kombatanci, to na pewno nie byłoby tak trudnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. I ja to potwierdzam, że na pewno tak by było. Także my, politycy, a mówię również do siebie, niekiedy musimy się wstydzić wobec starszego pokolenia, że niekiedy w sposób nieudolny prowadzimy tą polską rzeczywistość. Także raz jeszcze wszystkim kombatantom chciałbym serdecznie podziękować i życzyć dużo zdrowia. Myślę, że podziękujmy im brawami. Dobrego, podziękować Wam za dużą aktywność szkoły na rzecz środowiska, na rzecz promocji naszego powiatu. Jesteście znakomitym ambasadorem naszego powiatu i gminy Główek Śląski w Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku. Gdzie się człowiek nie poruszy, to wszędzie widać zespół szkół ekonomiczno-technicznych. Czy jestem na Rolarcie w Kojnowie, to jest tam zespół i czołowe miejsca. Czy jest turniej motoryzacyjny, to tam pierwsze miejsce zespół szkół. W tym tygodniu mieliśmy w poniedziałek sympozjum ekologiczne, to też widać ze służby ekonomiczno-technicznej. Czy była olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych, to tam też mieliście, jak pamiętam, trzecie, czwarte i piąte miejsce. Albo drugie, chyba drugie mieliście, drugie, trzecie i piąte miejsce. Ale to wszędzie, gdzie się człowiek nie ruszy, przoduje ze służby ekonomiczno-technicznych w tych sukcesach, które promują szkołę i promują nasz powiat. I za to chcieliśmy Wam serdecznie i gorąco podziękować. Co prawda nie wymieniałem wszystkich sukcesów, bo dyrektor mi powiedział przed spotkaniem, że wszystkich to nie sposób zliczyć. Zresztą jak szliśmy już tutaj na salę gimnastyczną, to brakuje miejsca na puchary i na dyplomy. Nie wiem, czy już będziecie je mieszać, bo trzeba chyba szkołę poszerzyć, bo już nie ma gdzie stawiać. Także z tego tytułu z Panem Starostą jesteśmy dumni i Wam serdecznie gratulujemy, dziękujemy i prosimy o jeszcze. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, wydaną przez wydawnictwo sejmowe. Oczywiście jest to konstytucja nie ta trzeciomajowa z 1791 roku. Jest to nasza najnowsza konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Z prośbą o życzliwe przyjęcie. Mam nadzieję, że znajdzie miejsce w bibliotece szkolnej. Pan starosta też przyniósł pominki, to przy okazji zrobimy już wręczenie razem, żeby Pan Dyrektor nie musiał dwa razy tutaj wychodzić. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Młodzież od 1932 roku.
Dziś najstarszy szacunek prezesów, bowiem 5 dni temu przyjęła koło miejskie numer 3 w Zielonej Górze i powiedziała, że przyjmuje na okres 2 kadencji, a 2 kadencje to jest 8 lat. A nie mówię, ile ma dziewczyna 10 lat. Powiem tylko, że 15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego obchodzi rocznicę urodzin. Wolno powiedzieć, ile lat? 94 plus 8 to będzie 102. Jako prezes byłego oddziału związku, ale dwóch się nazywało zbogi, tutaj w Górku Śląskim. Tutaj sobie coś nieco napisałem, ale patrząc na taką uroczystą salę, na naszego wspaniałego posła, prezydenta Poniźnika, który w życzliwy sposób od lat, jako członek wspierający, a mamy tutaj dużo więcej, bo pan dyrektor też i tak dalej, będę widział, pan starosta, to jest cała kompania, to myślę, że byłoby niestosownym, że tak na uroczystym nastroju coś tutaj próbuje czytać. Myślę, że warto przywołać taki jeden dzień, żeby nie pomyśleć, żebym tutaj nie popełnił błędu, ale chyba to było w niedzielę 25 listopada 1973 roku, gdzie na dziedzińcu tej szkoły przypadło mi w udziale wręczyć szkole wówczas swojej imienia nie kombatantów. Imienia to była szkoła rolnicza, bo zmieniła nazwę później, ten oto sztandar. Na płacie tego sztandaru byli te słowa: Tobie naukę i pracę ojczyzny. Tobie naukę i pracę ojczyzny. I dzisiaj pamiętam, że wręczenie tego sztandaru na ręce dyrektora Jerzego Pawickiego było chwilą szczególną. Powiem to czyniłem w imieniu kombatantów ziemi lubelskiej, która wówczas liczyła około 4000 członków. Dzisiaj też szereg jest malarzy. Zbliżając się do końca mojego wystąpienia, jestem dzisiaj w dobrej sytuacji, bowiem mam do pomocy szanownego kolegę Kowalskiego, szanownego kolegę Borosta, szanowną dziewczynę Jadwigę Kuźmicz, no to jeśli tak, byłoby niestosownym, bo przecież już tutaj miałem możliwość bardzo częstego przemawiania. Ale zanim już rzeczywiście skończę, niech mi wolno będzie, drodzy nauczyciele wychowawcy, i w tej grupie najstarsza wychowawczyni, wyrazić wam duże uznanie. Wyrazić dużego uznania za trud w dziele patriotycznego wychowania młodego pokolenia. Wam, droga młodzieży szkolna, jak najlepszych wyników nauki, szczególnie maturzystom, którzy przez wiele dni, jak nam tutaj powiedziano, wyrażono przez pana posła, muszą się trudzić. Ale wam życzę dobrych i bardzo dobrych wyników i duża część z tych, żeby była z czerwonym maskiem, mam na uwadze, kończący się rok szkolny 2004-2005. Tej naszej wspaniałej orkiestrze, która od 32 lat
jest ambasadorem polskiej kultury. Wykonywane utwory muzyczne świadczą i dostarczają dużo wzruszeń nam, kombatantom. Dziękuję za wszystko to, co robicie dla naszego wspólnego dobra. Dla wspólnego dobra 60. rocznicy zwycięstwa nad Hitlerowskim Niemcami. Już nie przywołuję tych kasek 1, 2 i 3 maja. Życzę wszystkim nam razem dużo wytrwałości, odporności w trudzie codziennych dni, abyśmy żyli mi naprzód szli. Jeszcze raz Panu Gospodzie życzę po drodze z Warszawy, tak niedaleko tam głównego zarządu, załatwiania spraw tych naszych kombatanckich, bo oznaczenie tego, że tutaj czuje i gdzie indziej to jest plon pracy i wspierania naszych działań przez Pana Gospodzie życzę. Drogi Panie Dyrektorze, proszę przyjąć dedykację wraz z książką Geografia Encyklopedia Szkolna Polskiego Wydawnictwa Naukowego. Z tą książką można trafić nie tylko do Unii Europejskiej, ale można zwiedzić wszystkie kontynenty. Ta książka będzie przewodnikiem po globie. Życzę jeszcze raz wszystkiego tego, co wasze młodzieńcze serca pragną. I wam, drodzy kompetenci, trzymajcie się wszyscy razem jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Wszystkie powiaty Borosławieckiego były zajęte przez żołnierzy drugiej armii,
która dla nich wędrowała do Warszawy, przeszła 1100 km na nogach, pewnym rynkunku bojowym, amunicją, w marszach codziennych lub nocnych 40-50 km dziennie. Tu siedzą ci żołnierze, którzy się poleżwali, tym marszem wtedy przechodzimy. I my im oddaliśmy cześć Bolesławcu w dniu 9 kwietnia, to miało nastąpić, ale zeznali Państwu wszyscy przełożoni i przełożyliśmy na 12 kwietnia. Po prostu postanowiło nasza organizacja wojskowiecka urządzić, zorganizować piękną, bogatą jak nigdy wystawę w prezencie powszechną i którą poznają przede wszystkim młodzież i szkoły. Chcieliśmy Muzeum Bolesławieckim niedużym, w dawnym Muzeum Kutuzowa, ale kiedy pani naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, pani Sylwia Nowak, która doskonale rozumie po patatku, jest niezwykle życzliwa i serdeczna i wspaniale się pracuje w naszej dużej, największej organizacji na terenie danego województwa niemieckiego, powiedziała, że panie pułkowniku, a może robimy w starostwie Chorym, duży wielki Chory. Tam zrobimy wszystkie powiatowe rady narodowej w chwili otwarcia tej wystawy. A Nowak zapomniał powiedzieć, wasza pewnie się ojcem tej pani siebie Nowak, która tak chciała dziękować. Tutaj jest tam wielki przyjaciele kompatanki. Na 15 talogach około 150 fotografii zbierał latami żołnierz kompanii zwiadki 10 dywizji piechoty pan porucznik Władysław Połów. Proszę, pokaż się kolega. On zbierał. Zbierał latami zbierali. Moja koncepcja była wystawy, gdzie sformowanie przyjęta, prezydent sztandar, Bóg, honor i ojczyzna, przyjęły montaki do obóz Bóg. Później dalszy część fotografii przemarsz i boje, przede wszystkim boje od Lidzy Gruzińskiej aż po marsz pod Pragę Czeską. Niezwykłą pompą, takie brzydkie może słowo, odbyło się to. Było około 200 ludzi radnych, kombatantów, żołnierzy z wywiadu zaprosiliśmy. Obejrzeliśmy fotografię, pan starosta zaprosił kombatantów do usta garnizonu. Pułkownik Bultak Krzysztof Kurczyk, generał obecny był w dłonie krzywne, zruszające wystawa będzie czynna jeszcze 2 tygodnie szkoły po kolei ją oglądają. Bolesławieckie wiadomości, to jest 2 tygodnie, poświęcimy bardzo wiele uwagi tej uroczystości pod tytułem Drogi do Wolności. Drogi do Wolności drugiej armii. Was, również miałem pierwszy, którzy przez Bolesławę z tego. Chciałem w związku z tym przekazać panu dyrektorowi zestaw fotografii w szerokości bardzo dobrych, doskonałych od drugiej armii. Są mapy, są plany, są ilustracje, które pokazują, jak to było w tej drugiej armii. Jak to szli w mundurkach dreszczowych, szliśmy w bieliznie letniej, w rozach 40-stopniowych, w końcu stycznia, w butach przemagających, bez sweterku, bez koszulka, z szynielem, wiatrem podszytym. Panie dyrektorze, przekazuję panu zestaw tych fotografii. Od nas. Chciałem odczytać dziś, tylko że ręce mam takie niesprawne, ale tak się nie umiera, tylko to jest takie utrudnienie. W swoim archiwum domowym, szukając czegoś tam, w tych dniach odnalazłem przed 30 lat list, który jest obrazkiem, w jakich okolicznościach i w jakich warunkach rozpoczynaliśmy władanie my, Polacy, wiosną i latem 45 roku na ziemi królewskiej. W jakich trudnościach i w jakich okolicznościach? Otóż odczytuję ten list. Autorem listu jest porucznik Szubero na Łabrzynie z Lubomierza, ulica Bratłomocy 14, list adresowany jest do Związku Inwalidów Wojennych w Bolesławie.
na niej. Pełniłem obowiązki komendanta wojskowego miasta Lubomierz w powiecie Dwubeklonki. Podczas mojej służby zdarzały się wypadki kradzieży wyborów dla wielu osadników ludności polskiej, jak również ludności niemieckiej, które pozostawały na tym terenie. W 1945 roku zostałem zalarmowany przez moich żołnierzy, że został zapadnięty mój następca za spraw politycznych poruczki Józef Piłkowski. Napad dokonano w biały dzień w odległości 50-60 metrów od naszej placówki, tuż w prawie naprzeciwko znajdowała się komendatura Armii Czerwonej. Gdy wyjrzałem oknem, spostrzegłem, że napastnikami wyjątkowicie w mundurach czerwonoarmistów, bo nie pisze, że czerwonoarmistów, w mundurach czerwonoarmistów, bo to były okresy kolejne, a było ich dwóch, którzy bili koronami karabinów wyjątkowych. W tym czasie kilku z komendatury Armii Czerwonej dopingowało napastnikom. Ja swoje żołnierze, którzy byli ze mną w budynku, dał rozkaz do przygotowania się do obrony pomnika Piłkowskiego. Jednak byłem w tej sytuacji dość skomplikowany, gdyż nie mogłem podjąć żadnych decyzji. Zrobię komendatury Armii Czerwonej, czy pani Polski pozostali. Dawaj tutaj wniosek do takich braków maszynowych. Zaznaczam, poprzednio między naszą placówką a placówką Armii Czerwonej już widoczniała się niechęć przyjaźni. To ja to po bez poprawki. W roku zniechała stąd wszystkie ślady tradycji, o którym pisała, by się prowadziły w Macedonii. Udowodnić im nie było sposobu, zgodnie z moimi rozkazami rolnika, urządzali zasadzki, co im przeszkadzało w wykonywaniu ich procesów. Ze względu na to, że ja nie mogłem zdecydować się na ochronę broni lub bez broni, gdyż to nie kupiły, zdobiły strzały, z jednej i drugiej strony zakończyłyby się rozlewem krwi. Dlatego, zaraz proszę. Dlatego nasza komendatura była dla nich podo strzału, jak i komendatura radziecka podo naszego strzału. W tym krótkim momencie starszy sierżant Szymon Bartura, a on był mieszkańcem Wrocławca, ten kroczył naszego związku, dlatego liść trafił do nas. Znajdował się poza komendaturą naszą, i on nie był pod obserwacją naszego przyczynnika. Gdy usłyszał krzyki na ulicy, dokładnie zorientował się w sytuacji, pospieszył na ratunek naszego przełożonego, tak jak żołnierz powinien postąpić. Nie załamany co na pastniku mundura kradzieży, po tygodniu zdaniem oni się czerwali, zostali rozbrojeni, uprowadzeni na ruch domu i nastąpiło uwolnienie mocno pobitego pastnika w pospieszu. W związku z tym, dalej nie czytam, w związku z tym ja proponuję, że wasza organizacja, bo pan Bartko wystąpiła z wnioskiem o nadanie panu Bartkusze, który mieszka w naszym mieście, jest waszym członkiem, o nadanie mu najwyższego odznaczenia polskiego bojowego za wykonanie takiego czynu bohaterskiego. Na tym skończyłem. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana pułkownika Józefa Borowca. Pozwólcie, droga młodzieży, że zacznę inaczej niż dotychczasowy przedmówcy. Odnosząc się z najwyższym szacunkiem do pana posła, pana starosty, innych znamienitych gości, a moich serdecznych kolegów, kolegi pułkownika Jakubowskiego, Kowalskiego, ja w imieniu kombatantów ziemi lubuweckiej witam serdecznie i gorąco grono pedagogiczne z panem dyrektorem Czyczewskim na czele i was, szanowna młodzieży, nasi spadkobiercy. Kiedy Włodzimierz Kowalski, nie wolno o nim tak mówić, zapowiadał mnie, poczułem się jak wielu z was, którzy nie będąc przygotowanymi zostają wywołani do tablicy. Wywołano i mnie.
tego tak, jak najlepiej potrafi. Spróbuję wam przedstawić historię tych, którzy tutaj przyszli po zakończeniu działań wojennych. A było to tak. Zarówno pierwsza, jak i druga armia Wojska Polskiego w takie dni kwietniowe, jak te dziś, w tych godzinach toczyły jeszcze zażarte walki. Pierwsza armia, uderzając z północnej strony na Berlin, z tym, że niektóre jednostki, zwłaszcza pierwsza dywizja, przygotowywały się do walki o sam Berlin. Natomiast druga armia skrwawiła straszliwie na Łużycach, zatrzymując hordy niemieckie feldmarszałka Schermera, które na osobisty rozkaz Hitlera ciągnęły do Berlina. A naszym zadaniem, zadaniem żołnierzy drugiej Armii Wojska Polskiego i w tej liczbie 10. Dywizji, która powiat lubelski dostała następnie jako teren swojego osadnictwa, było zatrzymać to, bowiem gdyby Berlin nie padł 2 maja, to wojna pociągnęłaby się jeszcze o ileś tam dni. Trudno powiedzieć o ile. To było zadanie niesłychanie skomplikowane. Druga armia wypełniła to zadanie skonale. I jedna z jej 5 dywizji, mianowicie 10. dywizja, która z kolei otrzymała powiat lubelski jako teren swego osadnictwa. I już po zakończeniu wojny natychmiast przystąpiono do organizowania tego osadnictwa tu, na ziemi lubelskiej. Powstała komenda osadnictwa wojskowego z pułkownikiem Dryszewiczem i jego zastępcą, bocznikiem Henrykiem Żuchowskim na czele. Dryszewicz po zakończeniu swojej misji odszedł z tego powiatu, ale porucznik Żuchowski, nauczyciel, pracował tutaj do emerytury, tworzył oświatę na terenie lubelskim i pozostał na zawsze na lubelskim cmentarzu. Kiedy 10. Dywizja otrzymała powiat lubelski do osadnictwa, zanim jeszcze to nastąpiło, to oczywiście, jak wszyscy żołnierze polscy pierwszej i drugiej armii byli partyzanci, przeżywała koniec wojny. Przeżywała w ten sposób, że przyczyniała się do tego, że wojna powróciła tam, skąd wyszła w 1939 roku. Powróciła do Berlina. I to była szczególna satysfakcja polskiego żołnierza. Nie było we wszystkich armiach, koalicjach hitlerowskich chyba ani jednego żołnierza, który by nie marzył o tym, żeby zakończenie wojny być w Berlinie. A byli tylko radzieccy żołnierze i żołnierze polscy. A 10. dywizja, walcząca w składzie drugiej armii, przeżyła inną, szczególną uroczystość. Mianowicie 26 maja 1945 roku w straszliwie okaleczonym Wrocławiu, gdzie kikuty czarne ospalone stały, gdzie czuć było cały czas swąd spalenizny, gdzie pełno było wszelakiego rodzaju pocisków, amunicji, i tak mało życia. Ta dywizja na Placu Wolności, mieszczącym się za Operą Wrocławską, odbyła pierwszą polską defiladę we Wrocławiu. Szanowni zebrani, ci starzy wojacy tutaj brali udział w wielu defiladach. Ale ta, właśnie ta wrocławska, była niepowtarzalna. A dlaczego? Bo kiedy zbliżaliśmy się do trybuny, na której znajdowali się dostojnicy państwowi i wojskowi, wtedy z samochodów stojących po drugiej stronie osi naszego marszu, jacyś cywile
zaczęli rzucać nad Londynem niemieckie plany. Diabli wzięli rytmiczny krok żołnierski. Pamiętamy się nogi w tych płatkach. I wtedy było to właśnie to uczucie, nasze na miejscu. Zwyciężyliśmy. Czuliśmy to. Kiedy następnie znaleźliśmy się, cała dywizja znalazła się, bądź to w Jeleniej Górze, bądź w pobliskich miastach, niezwłocznie przystąpiono do zasiedlania tych terenów przez żołnierzy. Najpierw demobilizowano ludzi rannych, chociaż nie wszystkich. W dywizji na przykład długo służył jeszcze porucznik Zacharczyk, któremu na Łużycach lewa ręka gdzieś tam pozostała. Mimo wszystko, prowadząc swój pododdział, mając tylko prawą rękę, zadzierzyście machał szabelą. I początkowo było tak, że w powiecie lubelskim miała się osiedlać tylko na dywizji. Nie wiem, czy umierzycie, ale na drogach pilotowych z tego województwa stały nasze dywizyjne posterunki uzbrojone. Okazało się jednak, że takie ujęcie problemu było absolutnie nieżyciowe. No bo nierzadko bywało tak, że jeden z braci, szwagrów lub innych członków rodziny służył w 10. dywizji, a drugi powiedzmy w 8., 7., 5. w korpusie pancernym, w 1., 4., czy ja wiem jeszcze której. I ten, który był w 10. wcześniej demobilizowany, otrzymywał sygnał od tamtego: słuchaj, łap i dla mnie coś, żeby był koło ciebie. Jak można było tamtych nie puścić? No dopuszczało się tych innych z tych jednostek budowego Wojska Polskiego. No ale jak nie puścić tych kolegów z Zachodu, tych od Andersa, od Maćka, którzy wracali, od Sosabowskiego, z Panochroniarzy. No może się mówi, nie można tego inaczej. I w taki to sposób na tym terenie osiadali się przede wszystkim ci z dzieci od tej dywizji. Ale nie tylko. Osiedlając się, od razu chcieli udokumentować czymś szlak przy tej bardzo krwawej, bardzo bohaterskiej drogi. Dlatego na terenie powiatu lubomelskiego spotykacie nazwy ulic, których nie spotykacie poza powiatem lubelskim. To ulica Jaśmielicza, Bentega, Stokryna, Malinowskiego, Krawczyńskiego, Duwenwówku, bohaterów Nysy, we Wleniu, 10. dywizji, we Lwówku, w Mińsku, w Lubomierzu i tak dalej, i tak dalej. A kim byli ci ludzie? No na przykład Krawczyński i Malinowski kończyli lata razem ze mną Lubelską Szkołę Oficerską. Niewiele pożyli w czasie maja. Bo wtedy istniała taka teza, że dowódca plutonu na froncie żyje statystycznie 3 dni. Dowódca kompanii 7, dowódca batalionu 10. Nie wiem, kto tak wyliczył, ale jedno jest pewne. Ta statystyka niestety zgadzała się. I niech mi wolno będzie przypomnieć tylko dwie sylwetki. Jest we Lwówku Jaśmielicza ulica. Kto to był? Ano to był dowódca 29. Pułku Piechoty 10. Dywizji, który podszedł lub Lübnerkenberg, bo miejscowość ma dwie nazwy. Wobec faktu, że pułk pod straszliwym naporem przeciwnika szedł w rozsypkę, on osobiście, strzelając z ciężkiego karabinu maszynowego, starał się spowodować, żeby ci jego żołnierze, cofając się, mogli się przygotowywać do odparcia ataku wroga. Zapłacił za to życie. Dalej. Drugi
ulica Kapitana Bentley. I w Edmurku, i w Mielsku. A to są takie. Bardzo ciekawa sylwetka. Góra z pochodzeniem. Syn rolnika z miejscowości Mięcinka koło Jemczyż. Nie ma tej wsi już, bo podobnie jak Płakowice zostały wchłonięte przed Lwówę, wskutek czego ja nie zmieniłem się wcale mieszkania. Zmieniłem jednak adres. Byłem wsiowym chłopem, jestem teraz panem z miasta. Dzięki temu zabiegowi. Taki nie ma Mięcinki. Została wyłączona w granicę miasta Jedlicza na Podkarpacie. Urodził się w 1910 roku. Chodził do szkoły, jakby w tej chwili. Zrobił maturę. Przed wojną wstąpił do oficerskiej szkoły w Komorowie, którą z wyróżnieniem skończył i rozpoczął służbę zawodowego żołnierza Wojska Polskiego. W czasie kampanii w 1939 roku Bentley szedł ze swoim batalionem w Straży Pilnej cofającej się armii generała Szylinga nazywanej Armią Kraków. Wróg znajdował się tuż. Spychał polskie oddziały kolumnami pancernymi i zmotoryzowanymi z wielką butą. I tak w miejscowości Bronina pomiędzy Buskiem Strojem na Kielczyźnie a Stopnicą, gdzie droga szła między wzgórzami, Bentley, wykorzystując te walory terenowe po obydwu stronach tej drogi, ustawił swoich żołnierzy z ciężkimi karabinami maszynowymi. Wpuścili tę kolumnę w ten dolinę. Mieszkałem niedaleko tam. Znałem to miejsce, gdzie powstał niemiecki cmentarz Ein Friedhof z kilkoma setkami budynków. Trudno powiedzieć, nie było na to. Jeśli idzie o Bentleya, nie miał strefu wśród swoich. Piszą o tym historycy w naszej historii II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej Bentley wraca w swoje rodzinne strony, wstępuje do ZWZ-u, później oczywiście przekształconego w Armię Krajową, tworzy bardzo nieliczną, ale bardzo agresywną w stosunku do Niemców grupę na Podhalu. Jej dziełem było między innymi rozbicie gestapowskiego więzienia w Jaśle, uwolnienie skazanych tam na męki, na tortury, na śmierć, na koncentrach Polaków. A w 1944 roku, kiedy w Rzeszowie rozpoczęto tworzyć jedną z dywizji II Armii Wojska Polskiego, właśnie 10. dywizję, Bentley zgłasza się jako ochotnik do wojska i zostaje dowódcą 2. batalionu 27. pułku piechoty 10. dywizji. W czasie forsowania miejsc pod miejscowością Pata Primus, w tej chwili Przemóz, batalion Bentleya idzie jako pierwszy łapać krzyżówek na drugiej stronie. Bentley zostaje lekko ranny w nogę. Nie udaje się do szpitala. W dalszym ciągu prowadzi swój batalion aż nad Szprem, pod silnie ufortyfikowaną wieś Polskę na ulicach. To tam, że tej wsi nie ma, bo tak jak w Zagłębiu Turoszowskim u nas zniknęło wiele miejscowości i wiele domów, tak po drugiej stronie, ze względu na eksploatację wzgórz węgla brunatnego, zniknęła między innymi wieś Wolfsberg. Tam doszło do bardzo zaciekłych walk. Wielu żołnierzy polskich tam zginęło.
zginął porucznik Kaszyński, dowódca kompanii, zginął dowódca plutonu, pan Stanisław Braun, starszy człowiek nazywany przez nas dziadkiem, i zginął Bentley. Człowiek, który został z honorami wojskowymi pochowany na Łużycach, w Nowce, koło ciekawego drewnianego kościoła. Po zakończeniu działań wojennych, kiedy ekshumowano zgonie podległy na cmentarz Skorzenecki, zdemobilizowani żołnierze z 27 pułku, zwłaszcza z batalionu kapitana Bentleya, życzyli sobie, żeby ich dowódca leżał nie w Skorzenecku, lecz u nich, bowiem centrum dla 27 pułku piechoty to był Mieszko. I tam właśnie spoczął w gronie kapitan Stanisław Bentley, drugi już gronie. Ale w krótkim czasie o niego dopomniały się jego rodzinne zbroje. I Bentley znalazł się w trzecim gronie, w Jedliczu. To macie sylwetkę jednego z bohaterów. Wybaczcie, że przydługo mówiłem o tym wszystkim, ale robiłem to jak najbardziej świadomie. Ja wiem, że wy dużo wiecie o tym, dlaczego to akurat imię nosicie. Ale może niektóre szczegóły były wam nieznane. I jeżeli udało mi się powiększyć waszą wiedzę, wiedzę, którą powinniście przekazywać następnym pokoleniom, kiedy nas nie będzie, to wtedy chyba słusznie wywołano mnie do tablicy. Za co dziękuję. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Jadwigę Kuźmicz. Jestem zaszczycona, że mogę tak w pięknym gronie powiedzieć troszeczkę, ale już. Do grona pedagogicznego i do młodzieży więcej będę mówić, bo to dotyczy nas, szkół. A właśnie wtedy, kiedy myśmy przeżywali, kiedy nam było wolno brać udział w uroczystościach 3 maja, 1 maja, wolno albo nie wolno. I te czasy właśnie chcę przywołać. Przed wojną, przede wszystkim 6 maja, to był przepiękne święto. Wszystkie szkoły ze sztandarami, ze śpiewem wędrowały ulicami. Przede wszystkim odbywało się to w kościele. Następnie, kiedy znaleźliśmy się w wojnie światowej, kiedy Białystok i teren włączono do Związku Radzieckiego, kiedy Niemcy poddali 1/3 Polski w zarząd Związku Radzieckiego, tam już było nam trudno. Tam nie wolno było mówić o 3 maju, nie wolno było wspominać na lekcjach, otwarto nam szkoły z językiem rosyjskim przez 3 klasy i trzeba było po rosyjsku mówić dzieciom. To była po prostu taka ciężka chwila. Ale kiedy ten 1 maja był, to było wielkie święto. Byliśmy pokorzeni jako nauczyciele polscy. Dano nam do ręki wielkie takie napisy z portretami Lenina, Stalina, Marksa, Engelsa i kazano tam iść w pochodzie, prowadząc uczniów. No taki moment, może przypomnę, trochę był może to przez panów, którzy czuli się bardzo upokorzeni, że to jeśli, to starali się jakoś pozbyć tego szkoda. Ja przepraszam, ale tak jakoś zdenerwowałam się tym wspomnieniem. Ale i wtedy co? Kiedy doszliśmy do ratusza i do centrum miasta, to panowie tak ładnie cofiwali się i też te swoje portrety ustawili dookoła ratusza. Oczywiście ta dyrektor szkoły w mundurze rosyjskim, oficerskim, oczywiście też sowieckim,
zaczęła szukać, co się stało z prezentami. Idzie szkoła bez portretów, a panowie i panów nie ma. A kobiety mówią, że to ciężkie na mnie poniesiemy. No i taki był jednak bardzo przykry moment, kiedy myśmy na drugi dzień przyszli do szkoły. To oczywiście zrobiło się zebranie. Ta pani dyrektor tak powiedziała nam, że już nie można mówić do siebie pan, pani. Mamy mówić po imieniu oczestwu i nie wolno nam od dzisiaj żadnej uroczystości, bo my lekceważymy, byli nastawieni na miejsca panca, są bohaterami. No więc to był taki przykry moment, kiedy potem na następnym roku to już szliśmy, to już tylko czerwone porwiewki nieśliśmy, nie dano nam tych portretów. To był taki, przypominam, ten pierwszy moment. Jeżeli chodzi o następne lata, tutaj kiedy powróciliśmy Ziemię Polską, do Jeleniej Góry przyjechałam, oczywiście szkoła organizowana, radość, bo nareszcie język polski, nareszcie polska szkoła, nareszcie otwarta w pełni gali. Wtedy dzieci pracowaliśmy, stworzyły się klasy, z pierwszej do siódmej i szkoły średnie, skąd się wzięło, właśnie te dzieci z tej nagrodzania. Kiedy to z całej Polski przybywały, myśmy tworzyli szkoły, tak zwane klasy kursowe, żeby te dzieci, które przybyły ze wschodu, nie mogły i nie musiały 18 czy 12-letni w pierwszej klasie być, a kończyć 20-latki siedmioklasowe. Więc robiliśmy te kursowe, że w jednym roku robiliśmy dwie klasy. Pierwszą, drugą, w jednym roku, trzecią, czwartą, czwartą i tak kolejną po tej klasy, żeby młodzież, ta dorosła, jak zwana przede święta, skończyła w swoim czasie wiekowym. Przynajmniej mogła i też pójść średnich i studiować dalej. To były takie losy. Ale myśmy wyszli, jak pamiętam, sztandard właśnie po to szkoły. Chodzi o sztandard. Chciałam wspomnieć, to był ten sztandard taki piękny. Stworzyliśmy ze składek rodzicielskich, ze składek tak jakoś pomiędzy dbało o to, żeby piękny sztandard. Piękny sztandard z formą polską, gdzie wolno go przekoczyć się. Gdyby nie było mowy o jakimś koronie, musiał być ten orzeł i nie wolno było żadnego jakiegoś hasła, ale mieliśmy ojczyzna, nauka. Jada nawet była. Na tym stronie napiszmy takie obraz na tym własnym Częstochowskim. Jedno się dawało. No poszliśmy. Na 3 maja z wielką radością poszliśmy w pochód. Idziemy i weszliśmy w Jelenią Górę, prosto do kościoła Gwara. Weszliśmy tam, z tym sztandarem, no msza święta. Normalnie wychodzimy ze szkoły, wracamy do szkoły, a tu tymczasem telefon do kierownika szkoły, do babki, jak prawie nie uczył 1 maja, tylko 3 maja. No i oczywiście już ten nasz 3 maj zginął na wiele lat. Nie wolno było obchodzić tego 3 maja. Więc taka historia. Po prostu dzisiaj patrzę na te wszystkie tytuły, to przypomniały mi się te wszystkie lata. Od tego, od tych lat przedwojennych, długich lat, na te 30-lecia polskiego. I potem ten podstawowy, że tak potem, w 2004 rozwiąże Polski, potem już Niemcy włączyli nas do, też to nie fragmentowi, to nie chcę przedłużać, włączyli nas do Wojewodstwa, czyli Prusy Wschodnie i tam zadali nam w ogóle naukę, wiedzę, potem wszystkim tutaj nauczanie, to musieliśmy się kryć bardzo, ale dzieci na tej nauczaniu widziały o tym, co te dzieci mają, robiły chorągiewki. Przed wojną każdy z nas miał chorągiewkę i pewne dziecko miało czerwoną chorągiewkę i dużo ładnie napisane dzień 3 maja. Z takimi właśnie elementami polskości to wszystko się tak rozszerzał ten patriotyzm wielki w tej Polsce 20-letniej. No a potem po tym trzeba na to, bo potem dobywać wszystko to, co nasze kochane i nasza kultura, nasza nauka, nasza wiedza. I nasza kochana młodzież, która nami polegamy, jak wtedy powiedział jeden z naszych panów. My odjedziemy szybko, ale zostawiamy to, co najważniejsze, ta szkoła, która jest tak patriotyczna, którą jestem zachwycona, to dzieci jeżdżą co roku, bo już mówię, że
pan dyrektor wie, że ja zawsze towarzyszę panu pułkownikowi. To sobie nie wyobrażam, żeby nie być na tak wielkiej uroczystości pacjentycznej, jak tu kochana młodzież, a szczególnie dotyczając to właśnie pedagogom, którzy to wszystko prowadzą. Dziękuję. Maja 2004 roku, czyli wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.
pokoju i dobrobytu. Jest to organizacja jedna w swoim rodzaju. Państwa członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom część swoich kompetencji, tak aby decyzje w określonych sprawach, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, mogły być podejmowane w sposób demokratyczny na szczeblu europejskim. To pochodzenie suwerenności zwane jest również integracją europejską. Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Polska, Włochy, Węgry, Cypr, Szwecja, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia, Czechy, Malta, Łotwa, Estonia i Litwa. Fundamentem Unii Europejskiej są prawa ustalone przez państwa członkowskie. Wszystkie decyzje i procedury unijne oparte są na postanowieniach traktatów uzgodnionych przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Unia Europejska od pół wieku zapewnia stabilność, pokój i dobrobyt. Pomogła podnieść standard życia, zbudowała wspólny rynek obejmujący całą Europę, prowadziła nam walutę europejską euro. Nawiązuje ona do głównych walut świata, jena japońskiego, dolara amerykańskiego oraz funta brytyjskiego. Flaga Unii jest to krąg 12 gwiazd na niebieskim tle, a temu wszystkiemu towarzyszy hymn z muzyką Ludwika van Beethovena. Wszyscy będą przyłudni, wszyscy
niż braćmi. Zgody, szczęścia w ojczyźnie nic i nikt nie zaćmi. Jak niegdyś przed latem rozpoczyna się nam.
święta miłości kochanej ojczyzny. Czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadły smakują trucizny, dla Ciebie więcej, pęta nie zelżyły. Kształcisz galectwo przez falerne blizny, gnieździsz umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć nędzy, nie żal i umierać.
żołnierzy podaj mi buty. Sprzed 20 lat tak dumnej obiecnej nuty pomaszerzyłem świat. Co serce prostocie wyzna, tego nie trzeba kryć. Gdy padnie słowo ojczyzna, znów będzie warto żyć. Bajże, baję pozwyczajem o tym naszym polskim kraju. Tyle szczęścia, co człowiek przyśni, tyle życia, co jest z pieśni. A czy znasz ty, bracie młody, twojej ziemi bujne głody? Pola bitew, ojców groby i pomniki starej doby? Twe kurhany i mogiły i twe dzieje, co się śniły. Trzeba będzie się nałamać z sobą, z ludźmi, z życiem, z losem i nie wolno Bogu kłamać i pod lata upaść ciosem. Trzeba będzie ważyć, służyć, milczeć, cierpieć i wojować. I niejedno miłe zburzyć, a inaczej odbudować. Poznaj, póki jeszcze młody, co kochane było w przódy. Nim twe serce krwią dziedziczną, mogło kochać ziemię śliczną. Poznaj ziemskie i podniebne, bo te skarby ci potrzebne. Poznaj wiernych serc puściznę, dobrej sławy ojcowiznę. Bo to ona cię najczulej i ukocha, i upieści, i uświęci, i umieści, i do serca przymatuli. Kto tam zgadnie, gdzie osiedziesz, jaką wodą świat popłyniesz, w której stronie walczyć będziesz i od czyjej broni skiniesz. Rozkwita.
że krótka historia Świąt Majowych przedstawiona przez nas pozwala zrozumieć, jakie one mają znaczenie dla nas i naszego narodu i dlaczego je świętujemy. Kończąc nasze wystąpienie, dziękujemy wszystkim za cierpliwość i uwagę. Na zakończenie dedykujemy wszystkim, a zwłaszcza żołnierzom kombatantom piosenkę. Najlepsze wyrazy uznania i podziękowania i oby jak najwięcej tego rodzaju pieśni, które wzruszają. Wspaniały program. Dziękujemy. Thank you.
przedtem posany za udział księdza. Na ręce kapelnicy składam wielu kombatantów najlepsze uznanie, podziękowanie i dostarczajcie jak najdłużej tych wzruszeń. Jesteście ambasadorami polskiej kultury. Szkoła na moją komendę, szkoła baczność, do roty. Zawsze wywołują u mnie chwilę zadumy nad ojczyzną i jej losami.
Natomiast satysfakcję mam, dlatego że to, co robimy tutaj w zakresie kształcenia historycznego, jest prawidłowe. To zadaje kłam tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata mówili, że historia jest nieważna, że liczy się tylko przyszłość. Ja uważam, że bez historii naród żyć nie może, bo wtedy traci swoją tożsamość. I o tej historii, właśnie o kombatantach, o ich losach, o ich cierpieniu i o ich krwi należy mówić bardzo, bardzo dużo. Często słyszeliśmy, że patriotyzm to już nie jest słowo na dzisiejsze czasy, że to słowo dawno odeszło. Patriotyzm języka łacińskiego oznacza dziedzictwo, a dziedzictwo to pamięć. Pamięć o grobach, pamięć o ofiarach, pamięć o losach ludzi, którzy tą rzeczywistość polską tutaj na tych ziemiach tworzyli. Ja się tak zastanawiałem, jakim słowem należy użyć, jakie słowo w naszych czynach, żeby dobrze przygotować to młode pokolenie. Jestem przekonany, że tym słowem jest miłość. Jeżeli obdarzymy miłością młode pokolenie, to jestem przekonany, że przeleje to młode pokolenie, ta młodzież, tą miłość na ojczyznę, a wtedy myślę, że nie musimy się martwić o jej przyszły los. Pozwólcie Państwo, że bardzo jeszcze raz serdecznie podziękuję klasie drugiej LL i pani Marioli Wasilewskiej. Serdeczne brawa. Panu Wojcowowi Nowakowi i orkiestrze Bentley. Uwagę, że wymiana pokoleń już nastąpiła. Niestety maturzyści już nam odeszli, ale pan Borysow jest na tyle zdolnym tutaj i wytrwałym nauczycielem, że młode pokolenie już przyszykowało. Serdeczne gratulacje, panie Borysowie. Dziękujemy również serdecznie panu Józefowi Łączowi za przygotowanie nagłośnienia, panu Dariuszowi Urbańskiemu za filmowanie dzisiejszej uroczystości oraz panu Adamowi Kamińskiemu za przygotowanie pocztów sztandarowych. A Państwu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Naprawdę z wielkim wzruszeniem zawsze witam panią uśmiech. Naprawdę jest to dla mnie wielkie przeżycie, że mogłem panią w życiu poznać i tutaj gościć. Myślę, że częściej niż tylko raz do roku, jak również państwa kombatantów. Dziękuję serdecznie i proszę o odejście.